Kochanie, ja chciałam się podzielić krótkim świadectwem tego stawania w odpowiedzialności, wchodzenia w odpowiedzialność, czego w ogóle konsekwencją jest chodzenie w świętym luzie. Odkąd zaczęłam głosić Ewangelię na ulicy, byłam na początku w poniżeniu. Gdy tego poniżenia się pozbyłam, pozostały we mnie pewnego rodzaju rysy, które po prostu cały czas przeszkadzały mi w oglądaniu siebie. I gdy na przykład Artur mówił, ewangeliści, wyjdźcie modlić się o ludzi, to ja miałam myśli w sobie, no przecież ty nie jesteś ewangelistą, nie powinnaś wychodzić tutaj i modlić się o ludzi. Wychodziłam na ulicę, a jednocześnie miałam takie bzdurne myśli, że ja nie ewangelizuję. I w pewnym momencie, to było na przełomie roku, postanowiłam, że coś złamię. I postanowiłam wziąć odpowiedzialność za ewangelizację w moim mieście. I przyczynkiem do tego było świadectwo Julity, która mówiła, w jaki sposób w ogóle funkcjonuje, jak ewangelizuje ludzi. I wtedy powiedziała, ja jestem Julita ze Strzeniówki. I powiedziała też, a to jest Nina z Wesoły. I ja od 2 miesięcy w ogóle miałam wizję otwartą. Po prostu, gdziekolwiek nie jechałam, to widziałam ludzi stojących na peronie w Wesołym. Widziałam tłumy. I postanowiłam wziąć odpowiedzialność za to. Wyszłam, mimo tego, że akurat wtedy mój mąż miał dyżur nocny, a znalazł się współpracownik, Bartek ze mną poszedł. Ale ja bym poszła tam bez niego też. Po prostu. Ponieważ postanowiłam wziąć odpowiedzialność i stać się liderem swojego powołania. I zaczęłam głosić odważnie. Żniwo przyszło od razu. Słuchajcie, miałam w ogóle ludzi, którzy chcieli, żeby się modlić o nich. I jakiś czas później, właściwie teraz, chodziłam na ewangelizację z Asią, ale cały czas miałam jazdę w głowie. Okej. Chodzę z ludźmi, którzy są odważni, którzy podchodzą do ludzi, a ja jestem w stanie jakby z pewnego dystansu tylko mówić do ludzi. Nie podchodzę do ludzi, bo nie dowierzam, że duch we mnie, tak? Duch we mnie będzie mi poddawał odpowiednie słowa, że ja będę celnie odpowiadać, że ja się nie pomylę. Nie ufałam Duchowi Świętemu w tej kwestii. Ufałam już może, nie wiem, że mogę wykrzyczeć Ewangelię. Tak, ale to nie, w ogóle nie miłość, tak? I uciec gdzieś, nie? I chodziłam tam po ulicy, oczywiście uwielbiałam Boga, tańczyłam z flagami, czasami głosiłam w ten sposób do ludzi stojących tam w kolejkach. I modliłam się językami, chodziłam i miałam myśli znowu od złego, tak? Zobacz, jesteś hipokrytką. Chodzisz tutaj, modlisz się językami, żeby się ukryć, i żeby w ogóle nie podejść do człowieka i nie powiedzieć mu słów życia. I Asia wyjechała na ferie, zadzwoniła do mnie i mówi, nie będzie mnie na ewangelizacji, czy to przejmiesz? I ja powiedziałam, tak, przejmę. I w ogóle nie wierzyłam w to, że tak mówię, ale to przejęłam. I miałam nadzieję, że może Tomek ze mną pójdzie, może Kuba ze mną pójdzie, wiecie. Uczepiłam się znowu, uwiesiłam się na człowieku. Poszłam na ewangelizację wcześniejszą. Już widziałam, że w ogóle inaczej głoszę, bo wzięłam odpowiedzialność za kolejną rzecz. W ogóle miałam więcej luzu. Modliłam się o kobietę, która w ogóle w twarz mi mówiła różaniec, a ja z niej wyganiałam demony, tak? I w ogóle, wiecie, to było niesamowite, bo ja poczułam, że mam święty los w tym wszystkim. I tam na tej ewangelizacji Mateusz powiedział, ja pójdę z tobą. No okej. Poszliśmy we dwoje, wzięliśmy malutki głośniczek. Słuchajcie, podchodzili do nas ludzie. Podchodzili do nas ludzie i w ogóle mieliśmy pełne ręce roboty. Modliliśmy się za agnostyków, za niewierzących, za ludzi w religii. W ogóle przyprowadziliśmy do Jezusa człowieka, o którym wiemy, że to jest ewangelista. I chcę wam coś zaśpiewać. Chcę wam zaśpiewać piosenkę, którą ułożyłam 2 lata temu. Kiedyś w ogóle usłyszałam od Ducha Świętego, że w ogóle najsmutniejszą rzeczą są niewypowiedziane słowa prawdy, niewyśpiewane piosenki. Więc wam to śpiewam. To jest na melodię ułożoną chyba przez naszego brata w Chrystusie. Pewnie poznacie. Ze śmierci mnie wyrwałeś, otworzyłeś moje oczy naprawdę. Tak bardzo pokochałeś, że na zawsze swoje życie z mym związałeś. Nie jestem z tego świata, moje miejsce jest dziś w Twoim królestwie. Dusza ma jest poddana i dlatego mogę chodzić w tym zwycięstwie. Bo dziś dobrze wiem, że nie jestem już stąd, to dzięki Tobie mam u Ojca dom. Jestem luźna, luźna tak, niby podróżna, niby niebieski ptak i nie wiąże mnie tu nic. Po prostu idę sobie, bo znalazłam drogę, sięgam gdzie wzrok nie sięga. Uczę siebie, jak wyłączać swe zmysły. W duchu Twą mądrość zgłębiam, choć mój umysł nie jest tak do końca ścisły. Wierzę w nadnaturalne, bo w ojczyźnie mojej to jest mym prawem. Stosuję Bożą prawdę, choć ziemianie nie pojmują tego wcale. Bo dziś dobrze wiem, że nie jestem już stąd.